Bo dasz radę to odpalić. Bo słyszysz, nie, no spróbuję. Bo ty, bo mama na łeb urwie. Posprawdzaj podstawy, oleje, akumulatory, pal. To działaj. Zobaczymy, dobra, co nara. Jak, Bobek, odpalisz? Mama, my tam z Bobem damy radę. No to zobaczymy, bo jak nie, to wtopa, jak zawsze. Tata każe nam tu odpalać. To jest niemożliwe, kurczę. No, te, kapitanku, mu sprawa do ciebie. Bo mama i tata kazali mi odpalić tego sztaplera, co my go przywieźli, nie? Sprawdzam płyny, czy tam jest olej, woda, wszystko i ja tam za chwilę będę. Dobra, dobra, spoko, to ja przygotuję wszystko. Bobek w swojej karierze uruchomił wiele niepozostawiających nadziei wraków i tym razem też nie zamierza się poddać bez walki. Ale szansa na sukces tej misji jest minimalna. Będzie dobry. Jezus, ten kapitan. Jestem. Powiedz mi, jakieś płyny, coś pogarłeś, sprawdziłeś? Paliwo tu jest. Zakładaj akumulator. Ja muszę sprawdzić w ogóle też tam stacyjka, jak jest w jakimś stanie. Bobek, to tak nie może być. To musi zapalić. Jak będzie kręcił, to dopiero mu tam zapodaj, bo to jest... będzie mocny rozruch. Pierwsze pozytywne zaskoczenie. Rozrusznik okazał się sprawny. Tam się olejem nie przejmuj. Czekaj. Uwaga na palce! Kontakt, palimy! Sikaj! Sikaj! Porzuconej wiele lat wstecz i zapomnianej maszynie wystarczyło kilka kwadransów pod okiem fachowców. No i co, odpaliło to, chłopcy? Pali, pali. Jakby te widły poszły, to jesteśmy w domu. Motor gada! Chłopy, szczęście, że to odpalili, bo jakby tego nie odpalili, to bym im skopał. Chłopaki zdążyli z naprawą rzutem na taśmę. Klient pojawił się w niespełna pół godziny po sukcesie mechaników. Witam. Ja przyjechałem po ten sztaplę. To chodź, zobaczymy to. Bracie, oglądaj, podziwiaj. Za śmieszne pieniądze. Wszystko chodzi. No to sprawdzimy, nie? Czy chodzi? Można to odpalić, sprawdzić? No oczywiście, zaraz ci, bracie, to zapalimy. Dawajcie tu raz, pan czeka. To palić tu, robić demonstrację, bo jest klient. Witam. Tu ci to panowie podpalą. Pokaż mu, jak podnośnik chodzi, to... Bracie, ja bym nie myślał. To pal. No klient jest i co, nie pali?